Na filmie widzą Państwo młodego mężczyznę, który rozmawia z dziewczyną. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że dochodzi do jakiejś kłótni. Mężczyzna w pewnym momencie odchyla kurtkę i operator zauważa tam pistolet. Widać, że chłopak pokazuje ten pistolet dziewczynie dwukrotnie i w tej sytuacji automatycznie zostaje powiadomiony dyżurny płockiej komendy, ponieważ nie wiadomo, czy ten chłopak chce zaimponować dziewczynie, czy chce dokonać napadu na sklep, przed którym stoi, a może jej grozi. Na miejsce bardzo szybko podjeżdża policyjny patrol, który automatycznie doprowadza mężczyznę do radiowozu, aby tam w sposób bezpieczny i dla policjantów, i dla innych osób sprawdzić, co tak faktycznie ukrywał ten młody człowiek pod kurtką. Taka sytuacja jest zawsze niebezpieczna, ponieważ policjanci muszą działać bardzo szybko, żeby zapobiec jakiejkolwiek tragedii. Widzimy, na miejsce przyjeżdża na sygnałach drugi patrol, który ewentualnie miałby udzielić wsparcia swoim kolegom. Policjanci będą mieli teraz sporo pracy. Muszą szczegółowo przesłuchać mężczyznę oraz ustalić, czy jest to prawdziwa broń, czy tylko atrapa, oraz to, czy nie została ona użyta do celów przestępczych.